Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych. A kto się mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone. Lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. Kiedy was ciągnąć będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co mówić należy. Bardzo często spotykam się z pytaniem o grzech przeciwko Duchowi Świętemu. To jest bardzo często teraz stawiane pytanie, czy ja popełniłam grzech przeciwko Duchowi Świętemu. O tym mówi dzisiejsza Ewangelia, że on nie będzie przebaczony. Spróbujmy to sobie przybliżyć. Otóż grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie polega na tym, że nie zgadzamy się kochać, ale na tym, że nie pozwalamy, by Bóg nas kochał. To jest grzech przeciwko Duchowi. Kiedy człowiek nie pozwala, aby Bóg go kochał. I jest to bunt człowieka, który nie chce od Pana Boga niczego otrzymywać. On chce być samodzielny. Ja sobie poradzę. Nie potrzebuję Pana Boga. Nie wzywam Go. Dlatego się nie modlę. Dlatego nie uczestniczę w Eucharystii. Dlatego nie przyjmuję Komunii Świętej. Dlatego się nie spowiadam. Z powodu pychy zamykamy się na miłość. Nie chcemy już być kochani, bo musielibyśmy zgodzić się na to, by nas kochano z całą naszą niedoskonałością. My się nie zgadzamy, żeby Bóg kochał nas jako grzeszników, a On nas kocha właśnie takimi. Kiedy człowiek może się potępić? Wtedy, kiedy nie pozwala Bogu kochać samego siebie. Grzech ten jest nieodpuszczalny, nie dlatego, że Bóg nie chce odpuścić, ale z powodu niemożności przyjęcia miłosierdzia Bożego. Kiedy nie przyjmujemy miłosierdzia, możemy dostąpić potępienia. I grzech ten nie jest spowodowany zatwardziałością ludzkiego serca albo brakiem widzenia własnego grzechu. Jeśli człowiek nie widzi swojej winy, uniemożliwia Bogu przebaczenie. Tam, gdzie widzę grzech, tam mogę spotkać Pana Boga. Zobaczmy, Jezus stąpił do piekieł. Czym dla Jezusa może być piekło? Moja grzeszność, moja nieprawość, moje życie w stanie oddalenia od Niego. Innym grzechem przeciwko Duchowi Świętemu jest rozpacz. Zwątpienie w przebaczenie. Ja popełniłem takie grzechy, których Bóg nie może mi przebaczyć. To jest rozpacz. I to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. I kiedy nałogowo popełniamy grzechy, prowadzi nas to do niewiary, a tym samym do odrzucania Bożego przebaczenia. Proszę księdza, ile ja grzechów ciężkich popełniłem, czy popełniłam? A czy wierzysz, że Bóg jest większy od twoich grzechów? Że On może je przebaczyć? Może, ale. Przepraszam, ale to pochodzi od diabła, nie od Boga. Bóg przebacza wszystkie grzechy. Jeżeli żałujesz i postanawiasz poprawę, bez względu na to, jak dotychczas żyłeś. Jeśli człowiek nie wierzy Bogu, on wierzy wróżkom, on wierzy magii. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest wtedy, kiedy człowiek trwa w uporze, odrzucając naukę Chrystusa i Kościoła, kiedy rezygnuje ze spowiedzi, kiedy rezygnuje z niedzielnej Eucharystii. Człowiek prosi Boga o pojednanie, a równocześnie pojednać się nie chce. Albo w ogóle nie zależy mu na pojednaniu. Albo w możliwość pojednania się z Bogiem nie wierzy.
ja nie jestem w stanie. Bóg mi już tego nie przebaczy. Zauważmy, że człowiek nadal prowadzi samego siebie, ulega i uznaje to myślenie swoje za myślenie prawdziwe, ważniejsze od tego, co mówi Pan. A Bóg mówi, każdy grzech może być przebaczony, jeżeli człowiek wchodzi na drogę nawrócenia, skruchy, poprawy. Miłosierdzia Bożego nie można lekceważyć, nie można się na nie zamykać. Jeżeli człowiek pozamykał w sobie wszelkie drogi wyjścia ponad doczesność, zagłuszył w sobie poczucie grzechu i potrzeby otwarcia się na Pana Boga, popełnia wtedy grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Ale nie idźmy aż tak daleko w tę stronę. Pamiętajmy, dopóki żyjemy, zawsze jest możliwość zawrócenia, czyli wejścia na drogę skruchy. Bo sercem skruszonym, jak mówi Biblia, nie pogardzisz, Panie.